Już byś na tej Słowacji całą swoją rodzinę dawno ulokowała. No jakbym miała, to bym ulokowała. A dlaczego? Bo tak, jednak przez miedzę, a trochę cieplej i sympatycznie. No, bo tam po prostu zimy są bardziej łagodne. Słuchaj, ja ci coś powiem. Ja tu mam kolegę, który by ciebie zabrał. Tak. Który by ci powiedział, słuchaj, taki Robercik, on w toalecie mieszka i przez dziurkę od klucza podgląda. Tak. Robercik, on już robi się taki grubasek i łysy. Ja mówię, słuchaj, już niedługo do ciebie nikt nie będzie chciał. No. I teraz tak, on jest z Łodzi, uciekł matce. No. I teraz tak, pracował tam w zakładzie pogrzebowym, tu w zakładzie pogrzebowym, a w ogóle to pracował w szpitalu. No i teraz tak, i ten Robercik był w Pilsno, pracował przy telewizorach, takie proste czynności, dużo zarabiał, miał ubezpieczenie na całą Europę, hotel za darmo, kurczaki dwa razy taniej, piwo za grosz, życie za grosz. No to po cholerę wróci. On już tam się wybierał, ale raz nie miał 5-10 zł, już z Wrocławia czy skądś jakiś autokar tam podstawiają, jadą, bo tu z Warszawy nie. I on tak raz się wybierał, bo tam miał też swojego kolegę, jakby kochanka. I tak raz się wybierał, nie pojechał i potem już w ogóle nie pojechał. Mu się odechciało. I mu się odechciało. Ja mówię, słuchaj Robercik, jak no, miał wejścia, to naprawdę to źle. Zobacz, ponieważ Warszawa to jest mydło i powidło, wczoraj też aktorka jakaś tu się wypowiadała, że ona mieszkała w Barcelonie, ale Barcelona jest jako koloryt, to tak, ale ona najlepiej czuje się w Warszawie. Podobno Barcelona jest tak energetycznym miastem. Tak, jako koloryt dla niej. Ale nie jako dodatek. Ludzie i w ogóle jakaś taka fajna atmosfera. Atmosfera, tak. Dodatek, jako dodatek, dodatek. Ale słuchaj, to też ma znaczenie, czy się dobrze żyje w danym mieście. Czy... I ona mówi, jak ona się nazywała, jakaś aktorka, czy pisarka w ogóle. I słuchaj, no bo tutaj w Radiu Tok FM bardzo dużo tego jest. I najlepsza jednak jest Warszawa. To ja więc nad tym fenomenem mydła i powidła zastanawiam się. Ale też, najlepsza pod jakim względem? Jak nad tym żydostwem się. No, pod ja nie wiem, że tutaj po prostu tak. Życie jest drogie, ale z drugiej strony jakbyś najwięcej kogoś oszukała, coś zarobiła na przeżycie, na do jutra, no coś takiego. Coś takiego, bo widzisz, ta Edka z Grecji, pamiętasz, co to śmierdzi? Nie wiem, co śmierdzi, że z kuchni coś śmierdzi. Że jakieś przewody nie niesie. Albo prawie. Czasami z łazienki coś wybija, Ale to jeszcze jest inaczej, bo czasem w nosie coś się dzieje, że otwierają się. A to z ulic, już wiem. Słuchaj, po prostu o czym my mówimy? No, że w Warszawie jest najłatwiej przeżyć. Że najłatwiej przeżyć, no właśnie. Że Ewa z Grecji. No mówimy właśnie, że Ewa z Grecji mówi, słuchaj, w tym Londynie to tam się nie ma gdzie wcisnąć. Ale... Wszystko obliczone, perfekcyjnie, że nic się bym chciała oszukać, kogoś to bym nie mogła od kogoś czy. Ale po co nabrać? Ta kretynka tam siedziała, skoro wiedziała, że nie zarobi. No to ja nie wiem po co. No to po pierwsze. Nie wiem, na zasadzie może zimę przeżyć, bo. Po drugie, po co ludzie tam lecą jako lekarka, no bo może ma kontrakt, prawda? No tak, no miała kontrakt, no to jakby zadbała, no to by płaciła. No. Ale tak jak nic nie zarobisz, tam jest ciasno, bo to nie jest Ameryka jednak, to po co wy tam lecito? No nie wiem, no poza tym ona tam przecież też mówiła, że ich tam było w pokoju 3. No to teraz już sobie sama odpowiedziałaś, jacy to są Judasze, że jakaś z Karaibów była, którzy za darmo jako dziady tu nastudiują się na Uniwersytecie Warszawskim. Dlaczego ta socha Alicja, słuchaj, miała rację w Anglameryce Białystok? Mówi, że dziaduki. Mówi, co to? Mówi, co? Dziaduki za darmo się tutaj nastudiują i co? I potem leci gdzieś jak nie do Anglii, do USA, ma w dupie swój kraj, bo ona tylko grosze liczy. Mówi, to jaki to patriotyzm, o co chodzi? Słuchaj, powinno tego, chcesz wcześniej płacić za studia. Proszę bardzo, wykształcenie lekarza kosztuje milion. Że takie dziaduki za darmo tu się wykształcą, no i co?
I co? Bo ona tam w pracy, ona była jako urzędniczka, pracowała, ale ona pewnie nieraz była tak, wiesz, troszeczkę obgadana za plecami. A to, że to urzędniczka jakaś prostaczka, że może przyboczna, czy coś takiego, wiesz, może tak per noga ktoś ją nieraz potraktował. No to więc ona tak mówiła. I co ta baba? I co, że dziaduki, za darmo dziaduki na koszt państwa? I co z tego? A teraz widać specjalnie, że nic z tego. Nie ma pracy. No nie ma, no. Szczególnie teraz. A Janek Witek co? A miał pracę? Jakby Janek Witek spuścił stonu, znał 6 języków, poszedłby do szkoły, uczyłby dzieci. Ale że on jakoś już by dotrwał stary, do to po pierwsze. Ale poczekaj jeszcze. Do szkoły jeszcze zawsze potrzeba. Mentalność. Zawsze. No tak, na przybocznego, oczywiście, no, więc, oczywiście. Słuchaj, ale jemu się nie chciało, to byłoby wyżej sra niż dupę. Słuchaj, ja ci coś powiem, no. Też nieprawda, co ty mówisz. No też jak nieprawda? Ja spotkałam na jubilerskiej w tym Oszą, gdzieś ty szukała, gdzie to jest, no. Spotkałam taką Małgosię Wiącek. To były takie dwie szlachcianki na Grochowskiej. Myśmy odwiedzały, ta pani Gienia, co umarła, ona powiedziała, że ona nigdy krwi nie przyjmie, ona jest jak świadek Jehowy, bo jest gruźlica po pijaku, to ona nie. A jej córka uczyła języka rosyjskiego od lat. Ona się przekształciła, chodziła na niemiecki, do Goethe, uczyła potem niemieckiego. A potem ja ją spotykam przy Oszą na jubilerskiej. A ty wiesz, co ona mówi? Ona jest w moim wieku. Ona mówi... Moja kochana, przecież my, nauczycielki, bardzo krótko pracujemy. Ja już jestem na emeryturze. 55 lat i ona już się załapała, no. Ja mówię, co? No tak. No to więc widzisz. A słuchaj, w szkolnictwie specjalnym, jeśli się pracowało co najmniej 15 lat, w szkolnictwie specjalnym, no jeszcze tam gdzieś indziej, to na emeryturę można teraz, nie wiem, może się przepisy trochę zmieniły, przejść już można było na emeryturę, mając 50 lat. No. Ale wytrzymaj 15 lat w szkolnictwie specjalnym. To jak troszeczkę to w internecie oglądałaś, jak piekło wygląda, że jak wchodzisz, to masz miliony pułapek, że tu cię ktoś zahaczy, tu cię ktoś zrani, tam jeszcze, to tak samo w tej szkole, pójdziesz, te dzieci, to jest ciężka praca. A, to to jest to piekło, to jest to piekło. Słuchaj, ja 5 lat pracowałam w sanatorium neuropsychiatrii dziecięcej, z dziećmi z mózgowym porażeniem dziecięcym. No. Już nic nie mów. No. A rok pracowałam w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym dla chłopców niedosłyszących. Ale ty pracowałaś na odległość, podeszłaś i załatwiłaś swoje. A jak tutaj... to na jaką odległość? Ja byłam wtedy wychowawcą w internacie. Ja byłam na pierwszej linii frontu. No, a to jeszcze, wiesz, w internacie. Na pierwszej linii frontu. Na jakiś czas przychodził w internet. Był wychowawcą. Był. No ja to zawsze byłam tą Langstrom chuliganicą, zawsze tą byłam. Ale ponieważ to, wiesz, zawsze. Oni mnie lubili, ja ciepłe się rozmowy zawsze ze mną były. Tak. To jest, no ale ja sama widzisz, że to jest piekło. Ale to było bardzo trudne. Ja to w ogóle nie lubię kołchozów. Ja to tylko lubię zebrania u świadków Jehowy, bo wiem, że ludzie przyszli w dobrej wierze, wszyscy mają jeden cel, jednemu sprzyjają, a nie to, że każdy w inną stronę, bo jest debil. Tak jak to na ulicy, czy w tramwaju, czy w autobusie. Każdy w inną stronę jest debil i jest nerwówka. A ty wiesz, że mi zostało, że ja nie znoszę, jak ja siedzę, a ktoś nade mną stoi. Ja wiesz dlaczego? No. Bo wtedy człowiek nie ma czasu, żeby wstać i dać komuś mordę, tak na No. No to właśnie taką politykę płytką mają też ci, mówię, bo wczoraj jeden student, ja tutaj tak pstrykam, taki Podlas coś tam glindzi, ja mówię, zaraz, a przecież jak oni kaszlą głośno i szepcą te dziaduki, no to przecież tego się nie widzi, ale że to jest głupie, no to już wiesz. No. Także to tylko działa, bo to jest właśnie jakieś spóźnienie, bo czas, bo zwłoka. Że tylko. Słuchaj, nie siada się tego plecami do okna, bo cholera wie, co cię może z tego. No najlepiej, żebyś widział otwarte drzwi. Także jakimś ty musiał być inteligentnym człowiekiem, Wiesławie Gomułko, że jakbyś tak usiadł teraz w tramwaju, to żeby nie usiąść koło jakiegoś hipochondryka, no, który co? Się na ciebie patrzy, a to takie różne są. A ty wczoraj, siadam 123, jakaś baba, no przy takim jakimś, no w średnim wieku facecie, no chce z brzegu, on mówi, że nie, no to tam już burknęła, tam w czoło się tego, to on później jak wysiadał, to podszedł,
i wysyczał, ty stara jędzo, takie tego. I później się okazało tam z rozmowy, że to była taka, no, festgebaut, ale jakaś chyba sędzina, jak ona go objechała. Mówi, ty taki, nie taki, widać, że żona ci nie daje, bo spierdala, dziado. Słuchaj, poszedł jak zmyty. No, no i bardzo dobrze. Żałbę wam, ale żałbę. Ale ona sędzina takimi słowami? No może spierdale, to akurat nie było takie słowo, ale w każdym razie o to chodziło. No. No bo później rozmawiała przez komórkę, że tam coś sprawa, coś tam. To się stąd zorientowałam. No to więc sama sobie odpowiedziałaś na to pytanie, że tu w Warszawie jest absolutny brak kultury. Tak, ale on się w stosunku do starszych i tu się załatwia siłą, pyskówką, bardzo nieładnie, ale też... Ale dlaczego? Bo tu ludzie są autorytarnie myślący. Myślą, że u nich right, czyli że u nich prawda, że oni są najmądrzejsi, że oni są... I tak każdy o sobie myśli. To więc sobie wyobraź, jaka jest nerwówka w tych kołchozach moherowych, przecież katolickich, bo tu nie ma ani prawosławnych, ani mormonów, ani ewangelików, ani świadków Jehowy, za bardzo nie ma. Także proszę Państwa, ileż tego metra trzeba by było ze 400 kilometrów, żeby te kołchozy objechać dołem, pod, bokiem, obok, górą, nad. Żeby te kołchozy moherowe, katolickie, żeby je objechać. Ileż to trzeba tego metra? Ze 400 kilometrów. Ale niech Państwo wierzą, że jak gdzieś... Słuchaj, jak się buduje metro, to 100 kilometrów się oddaje. 100 kilometrów. 100 kilometrów. Tak, Janek Witek tu podawał przykłady z internetu, że jak ja weszłam do tego metra i robię film, proszę Państwa, jesteśmy na stacji Warszawa-Wileńska, zaraz nadjedzie pociąg z Targówka, Warszawa. Okazuje się, że to nieprawda, bo pociąg z Targówka, Warszawa nie nadjedzie, bo tam w ogóle nie ma metra. Okazało się, że to metro nie pojedzie też do stacji Bemowo, bo w ogóle nie zbudowane. Jest tylko 7 stacji. Nie można ogłaszać tam, gdzie spóźnienia. No to więc ten film Janek Witek, Maciej Rokita oglądał w internecie kilka razy, bo mówi, Boże, jakie super komentarze, że to metro ma tylko 7 stacji. O Jezu, co za dziadostwo, co za metro. Tylko 7 stacji. To oni dopiero będą budować, będą wydłużać, będą poszerzać, ale to dopiero po. Musztarda po obiedzie. To więc Janek Maciej mówi, że na zachodzie oddaje się metro długości od razu 100 kilometrów. No tak. A nigdy do Ronda Daszyńskiego z Wileńskiej. Dlatego mówi, ten film twój jest rewelacyjny, że proszę Państwa, ja tu myślałam, że tu pociąg nadjeżdża. To on nie nadjeżdża, tylko on jedzie stąd. Tu jest pierwsza stacja, Dworzec Wileński. Boże, jak się bardzo zawiodłam. Jaka jestem wściekła, jaka to głupota, jaka to ślepota, jaka to ciemnota. I on wtedy tę Hannę Gronkiewicz-Walc wszystkie psy na niej wieszał. Że Żydowa, ale że potem mówi, ale że nie ma od niej lepszej. Ale że nie ma od niej lepszej Żydowy, to ona musi być. Ona musi być, czyli że ją objechał, potem ją popierał. Ale co robił jak ryba. No, także proszę Państwa, no dlaczego głupota, mydło i powidło i ludzie tutaj lubią siedzieć? Bo ludzie lubią kołchozy, ludzie lubią się kłócić, gadać o niczym, kłócić się, a ja tego nie lubię. Ja tego nie lubię. Ja nawet jak coś u Świadków Jehowy zauważyłam, że ona tłumaczy temat duszy, a sama nie bardzo to rozumie, ja mówię, siostro, spokojnie, ja to powiem. No to więc widzicie Państwo, no cała taka Warszawa, że nawet jak pionierzy pojechali do Karakuli pod Białystok bratu, to objedli wszystkie jabłka z jego jabłoni. Ale brat powiedział, ja wybaczę, ale mówi dlaczego? Bo to są bracia z Warszawy. A, wiadomo, Kołota. A ja szybko przyjechałam z Białego Stoku, bo to było pod. I mówię, to moi bracia. Ja mówię, bracie, to moi bracia. I mówię, objedli ci jabłonkę, ale ci pójdą na pole. Będą pracować za darmo.
nadrobią. I ten brat był taki zauroczony tym gestem. I taki, ja mówię, no taki kołchoz, także to może być. Także idź szybko na tą mszę i się wyspowiadaj za Janka Macieja Witka Rokicka. No to jego pobili na parafii Saskatchewa, po makarony poszedł i jego pobili. Także mówcie do tej Matki Boskiej i cicho, cicho, żeby oni nie kłócili się, żeby oni byli cicho w tych kołchozach. I zamknij z tyłu za sobą drzwi, żebyście się jako mohery katolickie, rzymsko-łacińskie, żebyście się nie kłócili, żebyście się nie bili, żebyście się nie kotłowali w tych kołchozach. Także przerwa, za 5 minut wraca. Także grubą babę ze wsi, proszę Państwa, odseparowałam. Grubą babę ze wsi wywaliłam już, że proszę zamknąć drzwi z tamtej strony, proszę Państwa. Von Lipski się nazywa, hrabina von Lipski. I mówię, pójdź na parafię, ale ona jako ta moherowa to się zastanowiła, żeby o tym nie mówić, żeby o tym nie mówić. Ja mówię, słuchaj, teraz widocznie uwielbiają w Warszawie mieszkać, że tu w Warszawie wszystko się powie. Wszystko powiedzą na swoją parafię i mam prawo takie, prawdaż? Mam prawo, że Janek jako katolik dał kiedyś nieraz po 100 zł na tacę, a potem już na te tace nie dawał, bo miał tej obłudy, tego wszystkiego dosyć serdecznie. No dlaczego na tacę nie dawał? No bo jak zaczął czytać te książki, no choćby taką, przecież ja mam tego 1000, co pod ręką, UFO, istoty pozaziemskie. Po co jemu taka dusza nieśmiertelna, która lata w obłokach, na którą trzeba byłoby zasłużyć? On musiałby te zdrowaśki klepać, różańce odmawiać, trzepać, trepać, tu nad ołtarzem sterczeć, siedzieć, jak te dziady pod kościołem siedzą, okupują, proszę Państwa, nie tylko bibliotekę Uniwersytetu Warszawskiego. Takie te dziady tam siedzą, leżą w te pufy, taka dziaduwa. Ja mówię do tej Litki, jak się rzuci babsztyl, to jak fura z mięsem się rzuci na tę pufę, że nawet przecież człowiek ma w sobie w środku jakieś tam wnętrzności. Jak taki babsztyl się rzuci, no to może krzywdę sobie zrobić, nie? Się rzuci autorytarnie, że ona jako głupia, chytra i najmądrzejsza, bo jeszcze przecież tych studiów nie skończyła, to trudno jej się tutaj tytułować, doktoryzować i nie wiadomo kogo udawać. No, a drugi taki łazi po pobuwie i po suficie się gapi, szpanując, że proszę Państwa, kupa śmiechu na wydechu. No to więc ta von Lipski też, no tak jak na początku kiedyś, Jan Maciej Witek Rokita, żeby nie gadać na księży, na kościół katolicki, ale jak został pobity przez swoich, ale to praktycznie wszędzie był pobity, jak on tu się zaczął reklamować, ja mówię, Janek Witek, dlaczego ty się reklamujesz, że byłeś pobity u księdza Palecznego pod Pałacem Kultury Stalina i Lenina w centrum Polski, a w centrum Warszawy u Marty, tam gdzie pod dach, przepraszam, tam gdzie nie ma dachu, a wydają u tej Marty zupę dla emerytów, rencistów, głodnych, chłodnych, bez niczego, bezdomnych i każdy, kto podejdzie nawet z centralnego, kobiety podchodziły też. No to wszystko, proszę Państwa, nasza firma Google, dlaczego weszła? A to do Mormonów też weszła, a to do Ewangelików weszła też tu, a to do prawosławnych weszła też tu, do katolików weszła też tu. No z tym, że ludzie jako katolicy to byli tam na wieki wieków, amen, że przecież z dziada pradziada. Także wiecie Państwo, te dziady, jak tak za darmo się kształcą, za darmo się uczą, to okazuje się, że oni, dlatego są te dziady, bo one nie mają w sobie ducha patriotyzmu. Nie krzty. No bo jak jedzie taka do Londynu, do Anglii na kontrakt, no to ona jest pewna, że ona pracę znajdzie. Natomiast niektórzy jadą tam do tego Londynu, no w wielkiej niepewności, że tę pracę znajdą, bo nigdy nie jest wiadomo, czy oni tę pracę tam znajdą.
No to więc widzicie Państwo, jaki problem, że tam w tej Anglii jest ciasno, bo to przecież wyspa, nawet na logikę wziąć, jest ciasno, pracy nie ma, jak tam pracę znaleźć i pełno bezdomnych, nie wiem czy nie więcej jak tu. Ale tam różni ludzie mieli opiekę socjalną i ta Marta Boros, moja koleżanka, artystka undergroundowa, która w sumie no, załatwiła sobie pewną grupę osoby niepełnosprawnej, osoby niepełnosprawnej, proszę Państwa, miała pieniążki, a ci, którzy potem dojechali, pojechali do Londynu, to już nie. No bo ona, ta Marta Boros, miała nierówno pod sufitem, ale bardzo ją lubiłam, bo ona była taką artystką undergroundową, co chciała, to zrobiła, a jak coś, ktoś w czymś jej przeszkodził, to opieprzyła, coś, ktoś jej w czymś przeszkodził, to ochrzaniła i taka robota. Także proszę Państwa, buziaczki i proszę jeść kaczki. I przerwa 5 minut. Także widzicie Państwo, ludzie tutaj mają wysokie mniemanie o sobie i szybko to zauważyli, że takie wysokie mniemanie o sobie w Warszawie tu trzeba mieć. To więc jak taka wiochowata z polskiej wsi, moherowej, warszawskiej, mazowieckiej wsi, no bo przecież ci, którzy studiują na Uniwersytecie Warszawskim UW, to mało. Kto jest Murzynem, prawda? 1 na 4 tysiące. Mało kto jest Arabem. Też rzadziutko. Bo nawet z Arabem w Angloameryce, Białystok, koło Świerkowej 1, tam gdzie radio nadaje. Radio Białystok, radio Angloameryka, Białystok. Rozmawiałam z Arabem, to on powiedział, że w Warszawie tu gdzie jesteśmy teraz, nie chciałby studiować, bo tamto. Nie chciałby studiować. No, także widzicie Państwo, on nie chciałby studiować. Także buziaczki i proszę jeść kaczki. Buziaczki i proszę jeść kaczki. Gdy nadaje nasze radio Tok FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra. W BUW-ie, w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, rzeczywiście, za darmo rodzą, tam jest pokój dla matki z dzieckiem. Tam jest poczekalnia, spalnia i wszystko, co w poezji, w prozie powiedziane zostało o tych, co tam tak studiują i co, ile mają patriotyzmu w sobie, w BUW-ie również, w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. To jest prawda, bo oni mają tam świętą Annę, najbliższą, pod górkę, podbiec, podejść. Annę, która się sypie. Zbierali pieniądze, że brali, żeby tę świętą Annę odremontować. No z trudem, bo to wiecie Państwo, co to da, jak się kościół sypie? No to przecież ten grunt trzeba podbijać, czy jak? Przecież to kościół się sypie, a kościół to rzecz. W sumie, jak tam są te obrazy pozłacane, to delikatne, bo to się kruszy, ściana. Są potem szpary, pęka, mur pęka i koniec. No, co zrobisz? Nic nie zrobisz. To trzeba naprawdę dużo potrafić, dużo umieć, żeby święta Anna była w niezmienionej postaci, żeby ją umieć zakonserwować, zachować ją. Także proszę Państwa, lubią tak ten kołchoz, lubią bleble, te relemele, bo tutaj ta linia żydowska była. Żeby ją przepędzić, tę linię żydowską, to nie jest tak łatwo, proszę Państwa, dlatego tutaj też, no, świadomie, nieświadomie, powołujemy się, proszę Państwa, na dobre czasy Wisława Gomułki, który to po prostu załatwił, tak, kiedyś w sposób zdecydowany i prosty. Proszę Państwa, jasny, a konkretny, że Wiesław Gomułka tak to wszystko, proszę Państwa, kiedyś załatwił. Także gdy nadaje, proszę Państwa, nasze radio Tok FM, Euro, Conchita,
Barbie, Baby, Langstrom, Extra. I tutaj też nasza reklama troszeczkę jest, także proszę się nie denerwować. Wszystko jest, proszę Państwa, u nas wszystko jest. Lotnisko na głowie Wisława Gomułki. Oglądamy na YouTube, na Google Plus, na Daily Motion, L, Mercedes, no i wszystkie po kolei. Wisiolandia na Daily Motion, na Google Plus, L, Mercedes, Wisiolandia, Cinderella, Elka Wiercielka, Elka Pierdzielka, Melodrama, Felicja Boska, Ela Hofland, Ela Hof. Na Google Plus, na YouTube mamy kanał L, Mercedes, proszę Państwa. Na Witeklandia mamy Witeklandia i Wiesiolandia Plus. Także zapraszamy do tych kanałów i oglądajmy je. Tutaj jeszcze większą taką wyraźnię Państwu pokażemy. Gdy nadaje nasze radio TOK FM Euro, Barbie, Baby, Langstrom Extra, proszę Państwa. I to nie są jakieś tam żarty z tymi reklamami, prawda? Nie są jakieś tam żarty z tymi reklamami, tylko proszę nakierować się na oglądanie L Mercedes i wszystkiego tego, co tu mamy. Państwo zobaczą, panienka wygląda z okienka, panienka wygląda z okienka, jest panienka w okienku, lotnisko na głowie Wisława Gomułki. I proszę być z nami, kochani, gdy nadaje nasze radio TOK FM Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom Extra. Tu w Warszawie jest taki pęd do kłócenia się, do krzyków, do, proszę Państwa, do wrzasków. Lubią ten deseń Warszawę. Lubią, proszę Państwa. Także nie dziwcie się, moi kochani, że takie są zapędy Warszawy. Strasznie lubią ten sposób. Tak. Proszę oglądać w internecie. Tak prosto, proszę Państwa, w internecie. Gdy nadaje nasze radio TOK FM Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom Extra. Tak, wszystko przecież gra. Wszystko gra. Szafa gra u nas. Radio gra. Kamera gra. Wszystko gra. Zapraszamy. Powiększamy. Zapraszamy. Powiększamy. I przypadkiem korzyść w tym taka, że na menedżerze nie wykaże jakiejś muzyczki, kawałeczka czegoś obcego, bo ja nie wiem, bo może i od sąsiada muzyka lecieć tutaj i my wszystko to słyszymy. Muzyka jakaś może lecieć i my, proszę Państwa, wszystko to słyszymy. I menedżer zauważy, że tam zawiera prywatne jakieś treści. No ale to wynika, proszę Państwa, teraz już z ogólnoświatowej pazerności, chciwości, jak to się mówi u prawosławnych, bo tutaj w Warszawie nie znają tego powiedzenia. Popie oczy, wilcze gardło, proszę Państwa. Popie oczy, wilcze gardło. No i taka jest Warszawa. Taka jest Warszawa. Kłócą się, proszę Państwa, o każdy grosz, a tutaj, proszę Państwa, żeby w takim mieszkaniu mieszkać, to trzeba tak, 500 zł za mieszkanie prawie, za wodę zimną, ciepłą, za podgrzewanie, za wywózkę śmieci, za światło, za gaz, za tamto, proszę Państwa, i za wiele innych rzeczy. To nie jest tak, jak ta von Lipski, co ją wystawiłam za drzwi. Von Lipski płaci normalnie 15 zł miesięcznie za wodę. Zimna, no, ciepła, to sobie podgrzeje, ma prąd, za prąd oddzielnie, ale wie, za co płaci. A tutaj, wiecie Państwo, Janek Witek miał te stare zaległości, oni tutaj przysyłają wciąż, żeby to zapłacić, przysyłają wciąż, żeby to zapłacić.
No i to trzeba będzie uregulować, ale no myśmy z tą von Lipski tutaj rozmawiałyśmy, że skoro oni wkładają do skrzynki rachunek, żeby za to zapłacić, a za 5 minut przychodzi pocztówka, nie pocztówka, tylko koperta z Łodzi od jakiejś kancelarii adwokackiej, że tu trzeba zapłacić 5200 i za to, i za to, i za tamto, to w końcu to jest mobbing, to jest zastraszanie, to jest coś takiego, że wiecie Państwo, tylko można jeszcze ich zaszachować, że nie mają prawa do tego, że nie mają prawa do tam, nie mają prawa tu wejść przede wszystkim, prawda? Tak jak ja na poczcie powiedziałam do jednego babsztyla, bo to ludzie lubią się kłócić. Już zaczęła wszczynać spory. Ja mówię, ze mną proszę rozmawiać tylko przez sąd. A babce mało oczy na wierzch nie wyszły. No bo tak, proszę Państwa, poczta główna, to znowuż widzimy, jak te dziadówki w Warszawie funkcjonują. Mają ciepłą posadkę, się dostały, inni ludzie pracy nie mogą znaleźć, proszę ich zwolnić, proszę je, te baby zwolnić. Dlaczego? Tam będzie pod tym filmem, proszę Państwa, całe przemówienie, wypracowanie. Po lewej stronie, okienko 6, baba, czerwone okulary, przy wejściu ochroniarz patrzy, pilnuje, co się dzieje, żeby no, jakaś bezdomna nie weszła, no dobrze, patrz, żeby ktoś z bombą nie wszedł, no ale i tak tego nie sprawdzi, bo nawet nie umie tego sprawdzić. Także ochroniarz przyzwoitka, państwo polskie płaci. Także menedżer tego nie usunie, bo widzicie Państwo, są to treści wszystko prawdziwe. No i po prostu ta babka w szóstce, w okienku 6, gada. Nie udzieli informacji na bieżąco, a mogłaby, bo to okienko to w ogóle okazało się potem, że nie jest czynne. A potem to no, ona się wykręciła, że jest karteczka przecież napisana. Karteczka. No to jeżeli jest karteczka, to po co ona tutaj za tą karteczką się chowa i za tą karteczką gada ble ble ble, terelemele, kukuryku, lewartow. Jeżeli masz coś do omówienia, do przekazania, to proszę odejść tam z tyłu, na zapleczu. Takie rzeczy się omawia. A nie tutaj nad okienkiem przy ludziach, a potem udaje, że tu nieczynne. I człowiek biegnie do okienka skrajnego, na drugim biegu nie całkiem. I ci wbiega baba, bo ona tylko czeka, że jak się numerek zmieni, to ona ci wpada. I wtedy jest za późno. I wtedy, że moja kolejka no przeminęła, ale po co babsztyle gadają? Czas leci na koszt państwa. Z podatków ludzkich pieniądze ściągają, że praktycznie, to może nie, ale teoretycznie to ona wychodzi tu na żebraczkę, bo z podatników pieniądze ludziom lecą, ludzie muszą płacić, a one tu nic nie robią i tylko gadają na tej poczcie. Ludzi dużo nie ma, to tu kolejek nigdy nie będzie. A one z tego korzystają, że tutaj ludzi dużo nie ma na tej poczcie głównej i one gadają. To potem ja mówię, już jak na samym końcu wzięłam sobie drugi numerek, oczywiście wzięłam i jeszcze raz, i jeszcze raz, i do skutku. Myślę, ja będę kręciła film. Postawiłam sobie na stoliku aparat. Pokazuje tutaj po lewej stronie okienko 6. No i tam siedzi babka, czerwone okulary, czarnowłosa. A widać, że jakaś Żydówka. Nie, miła, niemiła, ale siedzi na opcjach takich, kuta, jest pewna, jest wie, że jej się to należy, że wlazła na ludzkie podatki. Ściąga się od państwa, od biednych ludzi najbardziej i najprędzej, od biednych ludzi, no bo jak tak wszyscy pojadą do Anglii i ma ten kontrakt, bo ta lekarka zostanie, ma pewne i podpisane, że ona już tam będzie pracowała, no to z biednych ludzi się tylko tutaj pieniądze ściąga, a te siedzą, Żydówki, i się śmieją. Ha, 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 Polska sobie radę da,
jak jej dobrze, jak, że w Polsce, będzie potem mówiła w Radiu Tok FM, że w Polsce. I takie, proszę Państwa, robią się te wibracje kołchozowe. To więc właśnie dlatego, żeby ten kołchoz objechać, to trzeba byłoby 400 km metra. Tak dużo tego kołchozu tu jest. To więc, proszę Państwa, to te wszystko, te mohery wszelkie z Mazowsza, które tramwajem niemalże, bo ten tramwaj to potrafi daleko, z Bornerowa 20 jeździ, prawda? To gdzieś tam dojdzie na piechotę, gdzieś tam doczłapi się do tramwaju i do Buwu, bo potem znowuż trzeba dojść, jak nie z Alei Jerozolimskich, z Muzeum Narodowego, czy z Mostu Poniatowskiego dobrą do Buwu trzeba dojść, no to z trasy WZ do Buwu, do biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego trzeba dojść. Także widzicie Państwo, w tych takich 40 minutówkach naszego radia Tok FM Euro Concita Barbie Baby Langström Extra mówimy, jak już na samym początku ci krętacze zachowują się, a to ci, którzy pracują na Poczcie Głównej Polskiej w Warszawie przy skrzyżowaniu ulica Marszałkowska, Świętokrzyska, czy jak studenci, którzy nie skończyli jeszcze, bo to nie wiadomo, czy to nie wyrzucą, jak tego grubego Krzyśka z muzykologii, który nic nie umie, ani zaśpiewać, ani nic, bo to przecież kończy studia byle co, no to jak cwaniactwem skończy. Czy ci właśnie w Buwie, w bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, tam pracują i już tacy ważni, tak szepcą, tak jakoby to się tutaj dla nich wszystko i tylko dla nich należą. Tu będą rodzić, tu będą spać, tu będą żreć, tu będą pić, bo jak ona przecież pije tę wodę, to gazowana, nieważne, musi być biała, bo zaraz ochroniarz przyjdzie i proszę powyrzucać wszystkie te butelki. Proszę Państwa, to tę butelkę tak skręca, że jak ona wychodzi, to jazgotu narobi, pomimo że ona sama wie, że tu jest cisza i tu, że nie wolno pikać, nie wolno SMS-ów nadawać, bo zaraz dziad nadbiegnie i będzie tu dziamać, będzie tu dawać do zrozumienia, że on ma prawo do ciszy, podczas gdy jak tu kaszlą, jakby miała jakąś padaczkę, żółtaczkę i nie wiadomo jak, gruźlicę w ogóle, jakie choroby, kaszle co sekunda, nie dość, że studentka, to te baby Żydówy na dole tam, które układają te książki, to jest obrzydliwe, taka baba, takie oczki jakieś okrągłe, okularki okrągłe, oczka, taka szatynka, blond kręcone, krótkie włosy, chuda, jakby 4 lata nic nie jadła, Żydówa te książki układa. Za tymi półkami chodzi, kaszle jak baba chłop, robokop, chuda, a kaszle strasznie głośno, a dokucza, a przecież tam jest cisza, a tam jest przecież cisza. No to widzicie Państwo, w tej logice, w tej mądrości sensu brak, także jeżeli będą absolwentami już wkrótce Uniwersytetu Warszawskiego i będą jako ta, niczym ta załza, która książki układa, bo ona też musi być po jakiejś polonistyce. A to jest jednak ciężka praca, bo ona z tymi wózkami musi jeździć. No to ja bardzo dziękuję, prawda? Albo potem pojadą, jak będzie miała kontrakt jako sprzątaczka, jako praczka. No to po co ona kończyła Uniwersytet Warszawski? To trzeba by było ten pierwszy, czy za 2 lata zapłacić. I dobrze by było. I niech ta linia Mysia to zrobi, żeby rodzica ze wsi, z tych gruszek, jabłek, śliwek, jak robią, to żeby się zarobili na śmierć, żeby już całkowicie z tego wszystkiego wyjścia nie było i za te 2 pierwsze lata zapłacić, żeby to się nie panoszyło, żeby to, bo wiecie Państwo, minister to sługa i jak ktoś pięknej pracy pragnie, prawda, być biskupem, no to musi być mężem jednej żony, żeby w domu miał porządek, to wtedy jak będzie miał porządek u siebie, to może wtedy zrobić porządek u siebie, a jak u siebie nie ma porządku,
to po prostu wąt mi dziadu stąd. I nie zwracaj uwagi, że ja to coś tu pikam, SMS-y nadaję.